Powiedzmy, że chcemy obliczyć wartość takiego wyrażenia. Suma od n równego 1 do 7, 3n kwadrat plus 2n plus 4. No i co? I taki najbardziej elementarny sposób to byłoby po prostu wypisać wartość tego wyrażenia dla n równego 1, 2, 3, 4, aż do 7 i dodać do siebie, czyli zrobić coś takiego. Tak? Dla n równego 1 to mamy 3 razy 1 plus 2 razy 1 plus 4. Potem dla n równego 2 mamy 3 razy, może tutaj dopiszę kwadrat jeszcze wyraźnie, chociaż to nie ma znaczenia, 3 razy 2 do kwadratu plus 2 razy 2 plus 4. Dla n równego 3 to jest 3 razy 3 do kwadratu plus 2 razy 3 plus 4 i tak dalej byłoby aż do n równego 7, czyli 3 razy 7 do kwadratu plus 2 razy 7 plus 4. I trzeba do siebie dodać wszystkie te liczby. No i teraz można by zauważyć, że moglibyśmy je dodać w trochę innej kolejności. Mianowicie najpierw moglibyśmy dodać do siebie te liczby, potem moglibyśmy dodać do siebie te liczby, prawda? A na końcu dodać do siebie liczby te. Do czego nas to doprowadzi? No, te liczby tutaj, to co to jest? To jest taka suma, czyli to, co jest tutaj, to by była suma od n równego 1 do 7, no 1 do kwadratu 3 razy 1 plus 3 razy n kwadrat. Prawda? To jest ta pierwsza suma. Potem by była suma, co mamy tutaj, od n równego 1 do 7, 2 razy n. Prawda? To jest tutaj 1, 2, 3 i tu dwójka. No i plus suma od n równego 1 do 7, 4. No, czyli innymi słowy, ten znak sumy można, prawda, jak tu mam znak sumy pod znakiem sumy, to mogę rozbić to na sumę trzech takich sum. Prawda? Czyli tutaj możemy zobaczyć, że to jest równe temu. No, nie był to jakiś formalny dowód, ale myślę, że każdy chyba jest przekonany, że tak właśnie jest. No dobrze, teraz tak. Znowuż, jak popatrzymy sobie, co to jest ta suma z trójką, to widać, że tą trójkę tutaj można wyłączyć przed znak sumy. Podobnie tą dwójkę można wyłączyć przed znak sumy. No, czwórka to jest 4 razy 1 i tą czwórkę też mógłbym wyłączyć przed znak sumy. Prawda? Czyli tu by było 2 i tu by było 4. Czyli przepiszę to jeszcze raz. Czyli ta suma to jest 3 razy suma od n równego 1 do 7n kwadrat plus 2 razy suma od n równego 1 do 7n i plus 4 razy suma od n równego 1 do 7, 1. No dobrze, najprościej chyba policzyć tę sumę ostatnią, no bo co to jest suma 7 jedynek? Czyli to, co jest tutaj, to jest 7, czyli tu mam 4 razy 7. No, czyli 28, prawda, to możemy powiedzieć. Czyli to jest 28. Tutaj mamy, to jest 28. Tutaj mamy sumę ciągu arytmetycznego o różnicy 1, a tu mamy sumę pierwszych 7 liczb kwadratów liczb naturalnych. Teraz w jednych były filmy, w poprzednich filmach wykazaliśmy następujące wzory, prawda? To jest wzór na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego, no to jest taki szczególny ciąg arytmetyczny o różnicy 1. No i to jest n razy n plus 1 przez 2, a to jest wzór na sumę kwadratów pierwszych n liczb naturalnych. Więc to było kiedyś pokazane, więc my teraz to wykorzystamy. Czyli to, co jest tutaj, to jest 2 razy 7 razy 8 przez 2. No i ten żółty to będzie 3 razy i tutaj mamy tak 7 do trzeciej przez 3 plus 7 do kwadratu przez 2 plus 7 szóstych. O, to wszystko musimy do siebie dodać. No to tak, tutaj mamy 28. Dobrze, teraz
Tutaj mamy co? 7 razy 8, 56. Czyli tu mamy 56. Tak, a tutaj mamy tak, 7 do trzeciej to jest 49 razy 7, 7 razy 9 to jest 63, 3 i to jest 343. Czyli to, co jest tutaj, to jest i tutaj tą trójkę możemy, prawda, skrócić tutaj, czyli tu będzie 343 plus 3 razy 7 do kwadratu, 7 do kwadratu, czyli to jest 49 i tu jest ta dwójka, plus 3 i dwójkę skrócimy, to zostaje 2, 7 drugich. 3 razy 49 to jest, 3 razy 40 to jest 120 i 3 razy 9 to jest 27, czyli to jest 147. Czyli ta rzecz tutaj to jest 147 plus 7 przez 2. To nam daje 154. 154 przez 2, czyli 77. Tak, 77. Dobrze, czyli to jest 343 plus 77, muszę dodać, to jest tak 0, 5 to jest 2 i tu jest 4, tak? Czyli to jest, czyli razem jest 420 plus 56 plus 28. Czyli to razem daje nam 476 plus 28 to jest 596 plus 8, nie, 496 plus 8, czyli to jest 504. O. Czyli cała ta suma jest równa 504.